Chcielibyśmy przybliżyć Wam historię o cerkwi w Radróżu, małej wsi znajdującej się w naszej gminie Choryniec-Zdrój w województwie podkarpackim. Cerkiew pochodzi z XVI wieku, a 21 czerwca tego roku została wpisana na listę UNESCO jako jeden ze 100 najcenniejszych zabytków na świecie zagrożonych zniszczeniem. Z budowlą tą wiąże się romantyczna opowieść o kobiecie, której miłość, przywiązanie i oddanie sprawiły, że do dnia dzisiejszego możemy podziwiać wspaniałą cerkiew w Radróżu. Jest to historia o Marii Dubniewicz, brance wziętej w Jasyr. Opowieść zaczyna się w roku 1671, około 300 lat temu. Mieszkała tam nasza bohaterka i wiodła spokojny żywot u boku swojego męża Bazylego, który piastował stanowisko wójta wsi. Doczekali się również dwójki dzieci. Niedaleko, bo na Ukrainie, Jan III Sobieski na czele wojsk polskich walczył z Tatarami. Padł Kamieniec Podolski, a także kilka ważnych osad. Najeźdźcy rabowali i palili napotkane wioski. Kobiety brano w Jasyr i sprzedawano w głąb kraju. Mężczyzn mordowano. Wkrótce zbliżyli się do Radróża. Maria nakazała mężowi uciekać wraz z majątkiem. Sama postanowiła ukryć się z dziećmi w świątyni. Biegnąc do niej napotkała oddział tatarski. Mimo że z odsieczą nadciągał hetman, uwalniając kolejne Jasyry, nie udało mu się już uratować branki. Turcy zdążyli uciec i zabrali ją na targ niewolników. Tam została sprzedana do odległego Konstantynopola na dwór tureckiego dostojnika. Pokochał ją i wkrótce uczynił swoją żoną. Szybko nauczyła się tureckiego języka. Udało jej się zgromadzić ogromne wpływy sięgające daleko poza jej męża. Zasłynęła ze swojej urody i niezwykłej mądrości. Ponoć wpływy jej sięgały nawet do dworu potężnego sułtana, władcy Turcji. Zakochany mąż obsypywał ją złotem i klejnotami. Ona jednak nie dała się zaślepić kosztownościami. Nadal tęskniła za domem, mężem, dziećmi. Na nic zdawały się jej błagania. Mąż nawet nie chciał słyszeć o tym, że mogłaby go opuścić. W końcu wydał jej glejt, którego mogła użyć dopiero po jego śmierci. Glejt ten zapewniał jej wolność i pozwalał wrócić do domu ze zdobytym majątkiem. Maria miała jeszcze długo nie użyć rodzinnej wsi. Dopiero 29 lat potem, po śmierci męża, wyruszyła do Polski. Okazała się niezwykle przezorną kobietą. Jej wóz skrywał pewną tajemnicę. Przybywa, nikomu nie mówi, że jest bardzo bogata. W dyszlu, wydrążonym w orczykach, w ogromnej ilości pereł i innych różnego rodzaju kamieni szlachetnych, czy też wyrobów ze złota, ze srebra, przywozi z sobą, i oczywiście także i pieniądze. Po to, aby między innymi poświęcić te pieniądze na odbudowę tej miejscowości, w której była żoną wójta, a także później prawdopodobnie spalonej, tutaj zniszczonej tejże cerkwi, bo tak się mówi, że to ona tutaj to wszystko odbudowała. Bezpiecznie dotarła do Radróża. Tam ujrzała zniszczoną i zaniedbaną świątynię. Po wielu najazdach zabrakło wiernych, którzy mogliby ją odbudować. Bazylii znalazł sobie nową żonę, gdyż utracił nadzieję na powrót Marii. Syn Eliasz zdążył się ożenić i przejąć po ojcu stanowisko wójta. Niestety jego żona, Katarzyna, bardzo szybko zmarła. Maria przekroczyła znajomy próg i po wielu latach ujrzała męża. Jakież wielkie zdumienie zapanowało w domu, gdy poznali, kto do nich wrócił. Mądry ksiądz, ze względu na ich wiek, pozwolił im żyć razem. Maria część majątku przeznaczyła na odbudowę świątyni. Ufundowała też mogiłę swojej zmarłej synowej, Katarzynie, chociaż właściwie jej nie znała. Sama spoczęła prawdopodobnie w grobie z wyrytym na płycie krzyżem łacińskim naprzeciwko grobu swojego męża. Thank you.